startuje Jarmark Świętojański. To jest święto rzemieślników, które przyciąga do Poznania tłumy ludzi i które już wpisało się w tradycję naszego miasta. Między 8 a 23 czerwca tutaj na płycie Starego Rynku będziecie mogli Państwo skorzystać z wielu atrakcji, które przygotowali uczestnicy jarmarku, organizatorzy. Są stragany zarówno z rękodziełem artystycznym, z naszą rodzimą wielkopolską żywnością, ale również żywnością rodzimą innych miast i innych krajów, co się cieszy z dużym powodzeniem wśród uczestników. Ale nie może też zabraknąć przedmiotów kolekcjonerskich i numizmatyków. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzania naszych stoisk. Przekazuję zatem ten symboliczny klucz, konkretny rzemieślniczy klucz, na ręce pana prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Bardzo proszę. Pan Jacek Marcinkowski, proszę o brawa, odbiera klucze z rąk pani prezydent. I życzę bardzo owocnych, udanych świętowania Jarmarku Świętojańskiego. Jarmark Świętojański 2019 uważam za otwarty. Prosimy o brawa i przez ponad 2 tygodnie Jarmark Świętojański będzie gościł na Starym Rynku w Poznaniu.